W latach 20. ubiegłego wieku na berlińskich salonach pojawił się bogaty polski arystokrata. Niezwykle przystojny, czarujący dżentelmen o nienagannych manierach szybko zyskał sympatię licznych przedstawicieli niemieckich wyższych sfer. Nikt nie przypuszczał, że baron Ritter von Nalecz to w rzeczywistości polski superszpieg. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski. Zapraszam. Pamiętajcie, że archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Odzyskanie niepodległości oznaczało dla Polski konieczność budowy silnej armii. Niestabilna sytuacja wymagała zastosowania nadzwyczajnych środków. Położona pomiędzy osłabionymi, ale agresywnymi sąsiadami Rzeczpospolita potrzebowała nie tylko wojska, ale również sprawnego wywiadu. Pod koniec października 1918 roku, a więc jeszcze przed formalnym zawieszeniem broni, powołano Sztab Generalny Wojska Polskiego. W tym samym miejscu rozpoczęły swoje funkcjonowanie komórki wywiadu i kontrwywiadu, ostatecznie zgrupowane w oddziale II Sztabu Generalnego. Choć działania agenturalne obejmowały wiele krajów, to jednak dwa z nich odgrywały szczególną rolę. Rosja Radziecka oraz Republika Weimarska. Związane traktatem wersalskim nowe niemieckie państwo było gotowe za wszelką cenę omijać niekorzystne wytyczne, a istnienie niepodległej Polski, która powstała kosztem znacznych strat terytorialnych byłego cesarstwa, stanowiło największy problem. Tak wyraził to Hans von Sickt, któremu powierzono misję stworzenia Reichswehry, nowych sił zbrojnych Republiki. Istnienie Polski jest nie do zniesienia, jako sprzeczne z warunkami życia Niemiec. Polska musi zniknąć i zniknie. Po zakończeniu wojny Niemcy stały się areną burzliwych wydarzeń. Krajem wstrząsały niepokoje. W Bawarii i Zagłębiu Rury doszło do komunistycznych przewrotów krwawo stłumionych przez paramilitarne oddziały Freikorpsu. Państwo mierzyło się również z ogromnym kryzysem ekonomicznym. Powszechne było przekonanie o niesprawiedliwych warunkach traktatu wersalskiego, który określano mianem dyktatu. Pogląd ten podzielali zarówno przywódcy, jak i zwykli obywatele. Warszawa bacznie śledziła wydarzenia u zachodniego sąsiada. Szczególnie istotne z perspektywy polskiej racji stanu było niezgodne z traktatem dozbrajanie i organizowanie armii. Reichswehra mogła posiadać 100 tysięcy żołnierzy piechoty oraz 15 tysięcy służących w marynarce wojennej. Zakazane były czołgi, samochody opancerzone, lotnictwo wojskowe, a także okręty podwodne. Zwrócono również uwagę na kwestie organizacyjne armii. Zabroniono poboru powszechnego, a także powołania sztabu generalnego. Nowe Niemcy oficjalnie zostały pozbawione wszelkich narzędzi, które w przyszłości pozwoliłyby im prowadzić wojnę napastniczą. Już w 1919 roku, a więc w zasadzie tuż po podpisaniu traktatu pokojowego, zaczęto łamać jego ustalenia. Utworzono biuro wojsk, które było niczym innym jak zakazanym sztabem generalnym. Kolejne korzyści miała dać współpraca z sowiecką Rosją. W trakcie wojny polsko-bolszewickiej Hans von Sickt zabiegał o tajne porozumienie z moskiewskim rządem. Lew Trocki, który podjął rozmowy, obiecywał wspólny rozbiór Rzeczpospolitej w zamian za dostawy broni. Przegrana bolszewików zniweczyła te plany. Ale niemiecki rewizjonizm wobec warunków z Wersalu wcale nie osłabł. Stwarzało to w przyszłości realne zagrożenie dla państwa polskiego. Należało temu przeciwdziałać, a narzędziem miał być wywiad.
Głównym kierunkiem działania komórki wywiadu, funkcjonującej początkowo jako sekcja 2B, a następnie referat 2, był Zachód. Od początku stało się jasne, że najważniejsze będzie tu szpiegowanie poczynań władz Republiki Weimarskiej. Śledzenie posunięć Berlina było równie istotne jak w przypadku Moskwy. 16 kwietnia 1922 roku we włoskim mieście Rapallo doszło do podpisania traktatu niemiecko-radzieckiego. Choć oficjalnie miał on na celu normalizację stosunków między państwami, to zawierał także tajne porozumienia o charakterze militarnym. Niemcy zobowiązali się dostarczać broń i amunicję oraz wspomagać Sowietów w rozbudowie potencjału wojskowego. W zamian za to otrzymali do dyspozycji radzieckie poligony. Mogli na nich testować czołgi i samoloty oraz inne rodzaje uzbrojenia, których posiadania zabraniał im traktat wersalski. Choć w II Rzeczpospolitej nie znano tajnych postanowień układu z Rapallo, to wzbudził on natychmiastowe obawy. Wywiad musiał podjąć zdecydowane działania. Do pracy agenturalnej, zwłaszcza na tak newralgicznych kierunkach, delegowano ludzi o nadzwyczajnych cechach charakteru. Bycie szpiegiem wymagało nie tylko inteligencji, wiedzy i umiejętności, ale również ogromnej odporności psychicznej. Kandydatów weryfikowano bardzo skrupulatnie. Często agentów wybierano spośród osób, które już wcześniej służyły w wojsku i wykazywały się wspomnianymi talentami. Taką osobą był Jerzy Sosnowski. Urodził się 4 grudnia 1896 roku we Lwowie, w rodzinie o szlacheckich korzeniach. Jego ojciec, wzięty architekt, zaprojektował m.in. miejski teatr i prowadził dobrze prosperujące przedsiębiorstwo budowlane. Wychowany w tradycjach patriotycznych Jerzy, już w młodości został członkiem lwowskiego oddziału Sokoła. Ta organizacja zajmująca się popularyzowaniem sportu i wychowania fizycznego skupiała w swoich kręgach także działaczy niepodległościowych. Po rozpoczęciu I wojny światowej Sosnowski wstąpił do 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich. Przeszedł drogę szybkich awansów, biorąc udział w wielu potyczkach na froncie wschodnim. Przez pewien czas pełnił też służbę w armii austro-węgierskiej, gdzie skierowano go do szkoły oficerów kawalerii w Holicach. Austriacy docenili jego umiejętności, przyznając mu nie tylko dowództwo plutonu kawalerii, ale także wiele medali i odznaczeń, w tym prestiżowy krzyż wojskowy Karola. Pod koniec wojny zdobył także kwalifikacje jako pilot. Biegle znał niemiecki i francuski, nieźle mówił też po rosyjsku. 1 listopada 1918 roku, a więc jeszcze przed formalnym odzyskaniem niepodległości, wstąpił do powstającego Wojska Polskiego jako kawalerzysta w 8. Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego. Nie brakowało mu odwagi ani brawury, co pokazał podczas wojny polsko-bolszewickiej, dowodząc atakiem na znacznie silniejsze zgrupowanie wroga. Jednak prawdziwą chwałę miała mu przynieść praca w wywiadzie. Sosnowski rozpoczął pracę w oddziale 2 referatu Zachód 1 stycznia 1925 roku. Po trwającym kilka tygodni przeszkoleniu przeniósł się do Paryża, a następnie Berlina. To właśnie w stolicy Niemiec przystąpił do organizowania placówki wywiadowczej. We wrogim otoczeniu i bez immunitetu dyplomatycznego potrzebny był mu odpowiedni życiorys. Tak narodził się Ritter von Nalecz. Bogaty polski baron, sympatyk Niemiec, przeciwnik bolszewików i Piłsudskiego. Doświadczenie Sosnowskiego w kawalerii oraz urok osobisty pozwoliły mu podbudować swoje alter ego. Ritter von Nalecz nie tylko świetnie jeździł konno, ale też jak na typowego przedstawiciela arystokracji przystało, lubił wystawne życie i nie szczędził wydatków. Nie była to fikcja. Nowy wizerunek dobrze oddawał charakter i umiejętności rotmistrza, a Nałęcz było jego nazwiskiem rodowym. Już w niemieckiej stolicy rozstał się ze starszą o 18 lat żoną Aleksandrą.
prędko znalazł jednak pocieszenie w ramionach innych kobiet. Niebywale przystojny i szarmancki, przez kolejne lata wykorzystywał wielokrotnie tę zaletę do werbunku przedstawicielek płci pięknej. Oddział drugi dbał o to, aby nie zabrakło mu pieniędzy na zbytki. Był to najlepszy sposób na zdobycie zaufania wyższych sfer Berlina, wśród których nie brakowało wpływowych osób. Niedługo potem udało mu się pozyskać pierwsze istotne informacje. Niemieccy oficerowie mieli uczestniczyć w sowieckich ćwiczeniach. W ramach rewizyty Republikę Weimarską mieli odwiedzić radzieccy wojskowi, włącznie z samym marszałkiem Michałem Tuchaczewskim. Uwodzicielski sznyt szpiega z Nadwisły szybko okazał się pomocny. Znajomość z Richardem von Falkenhaynem, który podobnie jak Sosnowski był zapalonym jeźdźcem, zaowocowała romansem z jego żoną. 27-letnia Benita została nie tylko kochanką Jerzego, ale też zgodziła się na współpracę z polskim wywiadem. Później Sosnowskiemu udało się również zwerbować jej męża Richarda. Nazwisko nie było przypadkowe. Jego krewnym był Erich von Falkenhayn, przez 2 lata głównodowodzący armii cesarskiej, odpowiedzialny za krwawą ofensywę pod Verdun. Dzięki temu małżeństwo miało okazję poznać wielu wojskowych, którzy po wojnie kontynuowali służbę w Reichswehrze. Sosnowski na tym nie poprzestał. Dzięki znajomościom nawiązanym za sprawą małżeństwa Falkenhayn znalazł kolejną ofiarę. Tym razem w postaci wysokiego oficera niemieckiego wywiadu Abwehry, Günthera Rudolfa. Słabością mężczyzny był hazard, przez co łatwo popadał w długi. Poprzez kochankę Benitę Sosnowski pożyczył mu 2000 marek, których Rudolf nie zwrócił. Rotmistrz zdecydował się zaryzykować, ujawnił swoją tożsamość i zaoferował oficerowi Abwehry współpracę z polskim wywiadem. Ten nie zastanawiał się długo. Sowite wynagrodzenie okazało się pokusą nie do odparcia. Zysk dla Sosnowskiego okazał się podwójny. Nie tylko zdobył informacje o niemieckich agentach działających na terenie Rzeczpospolitej, ale miał też zapewnioną odpowiednią ochronę w Berlinie. Ten ruch powstrzymał bowiem akcję kontrwywiadu. Jak się okazało, Günther Rudolf zbierał już dane na jego temat, nie zdążył ich jednak przekazać dalej. Aby zabezpieczyć rotmistrza przed dalszą inwigilacją, zarejestrował go jako współpracownika Abwehry. Ten sprytny pomysł dał Sosnowskiemu swobodę działania na kolejne lata. Równocześnie Rudolf informował go m.in. o tajnych rokowaniach niemiecko-sowieckich w Wiedniu oraz współpracy wywiadów obydwu państw na terenie Rzeczpospolitej i krajów bałtyckich. Z otrzymanych danych wynikało również, że w Polsce sprawnie działa radziecka agentura. Przełożeni rotmistrza w oddziale drugim sztabu generalnego byli bardzo zadowoleni z przekazywanych wiadomości. Sosnowski dzięki Benicie von Falkenhayn miał możliwość pozyskania kolejnych osób zatrudnionych w ważnych urzędach, posiadających dostęp do ściśle tajnych dokumentów. Polski agent nie zawsze mógł działać otwarcie. Pomocna okazała się fikcyjna postać brytyjskiego dziennikarza Mr. Gravesa. Benita przekonała do współpracy swoją koleżankę pracującą w budżetówce Reichswehry, Irene von Jena. Tajemniczy Mr. Graves był zainteresowany różnego rodzaju poufnymi materiałami i sporo za nie płacił. Irene, przez której ręce przechodziło wiele zastrzeżonych materiałów, szybko straciła opory. Przy niskich dochodach kluczem do jej pozyskania okazały się pieniądze. Na liście tajnych dokumentów znajdowały się m.in. sekretne projekty Kama i Lipieck, związane z opłacaniem ośrodków wojskowych na terytorium ZSRR. W rosyjskiej miejscowości Lipieck szkolono pilotów wojskowych, a także dowódców, obserwatorów artyleryjskich i wywiadowców lotniczych.
Uczyli się tam również specjaliści pracujący nad nowymi rodzajami broni. W ośrodku pracowało 300 Rosjan, co wiązało się ze sporymi kosztami utrzymania. Do marca 1927 roku wydatki na ten cel osiągnęły 600 tysięcy rubli, a w kolejnym roku prawie równowartość tej kwoty. Sosnowski otrzymał od Irene dane o tych wydatkach. Bardzo niepokojący był także projekt Kama. Niemieckie dowództwo poszukiwało rozległych obszarów na terenach Związku Radzieckiego, aby stworzyć tam poligon doświadczalny dla broni pancernej. Było to oczywiste pogwałcenie Traktatu Wersalskiego. Ostatecznie ośrodek badawczo-rozwojowy powstał w Kazaniu nad Wołgą. Informacje od Irene dotyczyły też testów broni aerochemicznej i bojowych środków trujących. Produkowano je w Niemczech, a następnie przewożono do Rosji na testy. Doceniano skuteczność Sosnowskiego w pozyskiwaniu cennych danych, a podziękowania przesłał mu sam marszałek Piłsudski. Postarano się zrobić z nich pożytek i część materiałów przekazano Francji. Ich wiarygodność wzmacniał fakt, że Republika Weimarska zaczęła unikać spłaty reparacji wojennych. Dokumenty wskazujące na znaczne wydatki zbrojeniowe dodatkowo skompromitowały Niemców w oczach państw zachodnich i doprowadziły do tymczasowej okupacji Zagłębia Rury. Gra, jaką prowadził Sosnowski, była niezwykle ryzykowna. Jednak dzięki wrodzonemu sprytowi, ale też dużej dawce szczęścia, przez długi czas pozostał niewykryty. Po raz kolejny wykorzystał też pomysł z dziennikarzem Mr. Gravesem i za pośrednictwem Irene w listopadzie 28 roku zwerbował Renatę von Natzmer. Po jakimś czasie rotmistrz przyznał, że to on, a nie zagadkowy Anglik, jest odbiorcą dokumentów. Renatę, z którą również wdał się w romans, zaakceptowała ten fakt i nie zrezygnowała z przekazywania wiadomości polskiemu wywiadowi. Ostatecznie prawdę o swoim mocodawcy poznała też Irene von Jena. Zadaniem pracującej w dziale inspekcji Reichswehry Renate von Natzmer było niszczenie dokumentacji. Umożliwiało jej to dostęp do niezwykle cennych informacji. Dzięki przemyconym przez nią materiałom przechwycono wiadomości wskazujące na to, że w 1924 roku firma Junkers rozpoczęła rozmowy z Rosjanami dotyczące budowy fabryki samolotów pod Moskwą. Zaadaptowano do tego nieużywany zakład samochodowy i wkrótce rozpoczęto produkcję. Działania władz, co ujawniły kolejne raporty od Renate, były niezwykle ostrożne. Wielu niemieckich specjalistów, a także szkolonych pilotów wcielano dla niepoznaki w szeregi sowieckiej armii. Chociaż Renate von Natzmer spisywała się bez zarzutu, to dowództwo oddziału drugiego zaczęło obawiać się prowokacji. Zaakceptowano autentyczność otrzymanych wiadomości dopiero gdy potwierdziło je dwóch uciekinierów będących oficerami radzieckiego wywiadu. Dokumenty od agentki ukazywały oszałamiającą skalę współpracy niemiecko-sowieckiej. Było jasne, że sąsiedzi Polski szykują się do wojny, a w niej najważniejszym wrogiem miała być Rzeczpospolita. Szczegółowe sprawozdanie o kooperacji tych dwóch państw przygotował generał Werner von Blumberg. Pełnił on wówczas funkcję szefa Tropenamtu, zastępującego w Reichswehrze zakazany sztab generalny. Zdobyte raporty trafiły na biurko Piłsudskiego. Kierując się tymi informacjami, marszałek zaproponował Francji wspólną interwencję w Niemczech. Paryż nie zdecydował się jednak na takie rozwiązanie. Renate von Natzmer przekazała także plany wojenne opracowane przeciwko Polsce. W 1927 roku był to plan A, a dwa lata później ulepszona koncepcja Organisation Kriegsspiel. Dokumenty zawierały szczegółowe informacje o mobilizacji i sposobie prowadzenia działań zbrojnych. Agentka zażądała za nie horrendalnie dużej zapłaty w wysokości 40 tysięcy marek.
Ponownie wzbudziło to wątpliwości w zarządzie oddziału drugiego. Obawiano się, że materiały zostały spreparowane przez Abwehrę. Podejrzewano też, że Sosnowski ukartował to z Renatę. Poniekąd brak zaufania wynikał z podobnej sytuacji w przeszłości. Kilka lat wcześniej za 10 tysięcy dolarów zakupiono całkowicie sfałszowane raporty. Tym razem wysłano do Berlina podpułkownika Adama Studenckiego, specjalizującego się w działaniach wywiadowczych w Republice Weimarskiej. Mimo obejrzenia dokumentów, które wydawały się autentyczne, polski wywiad ostatecznie nie zdecydował się na ich zakup. Sosnowski z pomocą Richarda Falkenhayna starał się więc zaoferować tajne plany operacyjne Anglikom. Gdy ci nie wyrazili zainteresowania, taką samą propozycję za pośrednictwem Rudolfa złożono Francuzom. Ci jednak powiadomili o tym polski wywiad, co podkopało wiarygodność rotmistrza w oczach przełożonych. Ostatecznie Sosnowski wysłał plany do Warszawy za darmo. Benita i Renate poczuły się oszukane. Zdołał je obłaskawić, lecz pogłębiały się też animozy między rotmistrzem a przełożonymi w Warszawie. Jednym z powodów były kwestie finansowe. Sosnowski prowadził wystawne życie bon vivanta. Obracając się w śmietance towarzyskiej Berlina, nie szczędził pieniędzy. Jeszcze więcej kosztowało opłacenie wszystkich zwerbowanych członków siatki szpiegowskiej. Zdecydowano się więc obniżyć wydatki na działalność polskiego agenta. Dla Sosnowskiego było to nie do przyjęcia. Posunął się więc do oszustwa, wciągając na listę płac fikcyjne osoby. W rzeczywistości dodatkowe fundusze trafiały na konto już działających agentów. W 1929 roku stanowisko szefa wywiadu objął podpułkownik Tadeusz Pełczyński. Nieprzychylny rotmistrzowi i dający wiarę nieprawdziwym pogłoskom na jego temat. Choć Sosnowski otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi oraz został awansowany do stopnia majora, coraz bardziej tracił względy w oczach przełożonych. Mimo to cały czas przeprowadzał nowe werbunki, a każdy kolejny zwiększał ryzyko dekonspiracji. Choć Rudolf wciąż starał się go chronić przed Abwehrą, to majorem zainteresowały się też inne służby. Jego największa siła, a więc działający jak magnes na kobiety urok osobisty, miał przyczynić się także do klęski utalentowanego agenta. Dzięki swojej pozycji i czarowi zdołał uwieść kilka podesłanych mu na przynętę agentek. Kolejna z kochanek, baronowa Ksenia von Hoyer, nie zaprzestała jednak informować niemiecki wywiad na temat Sosnowskiego. Major był świadomy rosnącego niebezpieczeństwa, lecz postanowił kontynuować działalność. Zamierzał tak zmienić strukturę siatki wywiadowczej, żeby mogła ona funkcjonować bez jego nadzoru. Nie zdążył. Gwoździem do trumny okazały się dane przekazane Niemcom przez ich szpicla w szeregach polskich służb, porucznika Józefa Gryfa Czajkowskiego. Działał on w Berlinie jeszcze przed Sosnowskim i wówczas został zwerbowany przez Abwehrę. O poczynaniach majora powiadomiła także aktorka Lea Kruse, jedna z ostatnich kobiet, z którymi rotmistrza połączyły intymne relacje. Zgubił go styl życia, wielki pociąg do płci przeciwnej i lekkomyślna pewność siebie. W ostatniej chwili zrozumiał powagę sytuacji i fakt, że jest pilnie obserwowany. Zdołał ostrzec swoją łączniczkę oraz trzech polskich agentów, którzy opuścili Niemcy. Sam również zaplanował ucieczkę w trakcie balu, jaki zdecydował się wystawić dla towarzyskiej elity Berlina. Jednak podczas przyjęcia odbywającego się 27 lutego 1934 roku został aresztowany przez gestapo. Zatrzymano też pozostałych gości. Do więzienia trafiły też jego najważniejsze agentki – Benita von Falkenhayn, Renate von Natzmer i Irene von Jena. Jako szpieg mógł się spodziewać najgorszego losu, a jednak taki stał się udziałem jego współpracowniczek.
Po przedłużającej się odsiadce i krótkim procesie, Benite i Renate skazano na karę śmierci przez ścięcie toporem. Sosnowski i Irene von Jena otrzymali dożywocie. W trakcie procesu major starał się wziąć całą winę na siebie, żeby uchronić oskarżone. Zaproponował nawet zawarcie związku małżeńskiego z Benitą, co pozwoliłoby jej uzyskać polskie obywatelstwo i być może uniknąć śmierci. Adolf Hitler nie zdecydował się jednak na ułaskawienie więźniów. Możliwe, że za działaniem Sosnowskiego kryło się coś więcej niż tylko poczucie obowiązku wobec osoby, która przez tyle lat była mu lojalna. Z pewnością Benita żywiła do niego gorące uczucia. Jak pisała z więzienia w przeddzień wykonania wyroku. Kochany Jurku, za kilka godzin będzie po wszystkim. W całym swoim życiu kochałam tylko ciebie. Wybaczam ci wszystko i mam nadzieję, że mnie także zostanie wszystko wybaczone. Egzekucję na obydwu kobietach przez ścięcie toporem wykonano 18 lutego 1935 roku. Barbarzyństwo kary, której w Europie nie stosowano od kilku wieków, wstrząsnęło zachodnią opinią publiczną. Historia Sosnowskiego nie miała się jednak zakończyć w niemieckim więzieniu. Szybko zaproponowano Niemcom wymianę majora na szpiegów Abwehry, schwytanych na terenie Rzeczpospolitej. Wreszcie w kwietniu 1936 roku, po 16 miesiącach spędzonych przez Sosnowskiego w celi, doszło do wymiany. Rotmistrz wrócił do kraju, lecz jego rola więźnia wcale nie dobiegła końca. Jerzy Sosnowski nie doświadczył chwały bohatera, jaka niewątpliwie mu się należała. Wręcz przeciwnie, po powrocie do kraju rozpętano wobec niego kampanię oskarżeń. Zarzucano mu zdradę i współpracę z niemieckim wywiadem. Oskarżono go także o to, że podsunięty polskiemu wywiadowi organizacją Kriegsspiel był fałszywką. Polskiego agenta przez długi czas przetrzymywano w areszcie oddziału drugiego. Doprowadzony na skraj załamania nerwowego Sosnowski z nocy z 26 na 27 maja 1936 roku podjął próbę samobójczą, podcinając sobie żyły. Został w ostatniej chwili odratowany przez strażników. W następnym roku zdecydował się na długotrwałą głodówkę, ale to również nie zmieniło jego sytuacji. Starano się za wszelką cenę uniknąć rozgłosu. Wreszcie w marcu 1938 roku rozpoczęto proces poszlakowy. Nie znaleziono żadnych niepodważalnych dowodów winy. Mimo to 17 czerwca 1939 roku skazano majora Jerzego Sosnowskiego na 15 lat więzienia. Nie bez znaczenia była opinia wpływowych krytyków, takich jak pułkownik Stefan Majer. Ten wysoko postawiony szef wywiadu był nieprzejednanym wrogiem Sosnowskiego. Pod uwagę wzięto nawet wcześniejsze zarzuty ze strony zdrajcy Gryfa Czajkowskiego. Oskarżony do niczego się nie przyznał. Na swoje nieszczęście charakter szpiegowskiej pracy w Niemczech sprawił, że miał także bardzo niewiele materiałów na poparcie własnej niewinności. Dziś wiele wskazuje na to, że nonszalancki, czasem lekkomyślny, ale uczciwy w swoim działaniu major Sosnowski stał się ofiarą zakulisowych gierek wywiadu. Tajemnicze życie zaznaczyła też równie tajemnicza śmierć. Według najbardziej prawdopodobnej wersji wpadł w ręce NKWD i zmarł w więzieniu w Saratowie w 1942 roku. Inną wersję podaje w swojej autobiografii jeden z szefów radzieckiego wywiadu podczas II wojny światowej, Paweł Sudopłatow. Jego zdaniem Sosnowski poszedł na współpracę z Sowietami, ale został zamordowany na polecenie Chruszczowa w 1945 roku. Istnieją też inne, mniej prawdopodobne wersje jego śmierci. Jak było naprawdę, najpewniej nie dowiemy się nigdy.
Całość operacji szpiegowskich na terenie Niemiec pochłonęła niebagatelną kwotę 2 milionów złotych. Niestety bezcennych materiałów nie wykorzystano należycie. Ogrom pracy wykonany przez najlepszego polskiego agenta w Republice Weimarskiej właściwie poszedł na marne. Ten materiał powstał dzięki waszemu wsparciu w serwisie Patronite. W szczególności chcę podziękować Kasi J., Głodek, Grzegorzowi H., Kamilowi B. oraz Marcie Miller. Jeśli chcesz wesprzeć kanał Opowiem Ci Historię, kliknij w link w opisie odcinka. Z góry dziękuję. Pełna lista źródeł, na podstawie których powstał ten materiał, znajduje się w opisie odcinka.